Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, że mężczyzna był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy zlewy wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptasy powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką daje nazwę. Każde jedne zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę w stoda żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żebra, a miejsce to zapełnił ciało. Po czym Pan z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została się ta. Dlatego też mężczyzna opuszcza ojca swojego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną. Tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto Słowo Boże.
przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia. Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek nikt nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Nie chcę mówić o małżeństwie, teraz naprawdę. Chciałbym ogólniej rzecz ująć i powiedzieć,
przykazania. Zauważmy, że przychodzą do Jezusa bardzo mądrzy ludzie. Mają prawo w jednym policzku. Ponad 600 przykazań opanowane, wszystko wiedzą konkretnie. Przychodzą pogadać z nauczycielem, który taki ferment dosyć duży zasiał w Izraelu. To jest nauczyciel Jezus Chrystus, czy Jezus, a nie Joshua. To nie, jeszcze nie, nie można powiedzieć, że jest Chrystusem, tutaj dla nich nie jest. Nie jest Mesjaszem, ale jest ferment. Coś nowego się pojawia. Przychodzą go sprawdzić, wystawić go na próbę. I zadają mu pytanie, czy można oddalić żonę. I Jezus, znając prawo, mówi, a co wam Mojżesz na nas? No i mówi, zgodnie z prawem, napisać i zrobić rozwodowy i oddalić. I Pan Jezus tutaj mówi o czym? O zatwardziałości serca. Że Mojżesz to zrobił ze względu na zatwardziałość serca tych ludzi. Ale kiedy kończy się ta perykopa, w tym momencie, gdy Jezus spotyka się z uczniami, mówi, nie wolno tego robić. Nie wolno oddalać żony, nie wolno wychodzić jeszcze raz za mąż, jeżeli mąż żyje. Jasne, wyraźnie, konkretnie, wymagające. Popatrzmy, że bardzo często ludzie, dzisiaj współcześnie, zresztą nie tylko współcześnie, ludzie stają przed tym dylematem, przestrzegać przykazań, czy nie przestrzegać tych przykazań. I często autorytet Boga jest nadwyrężany, wręcz nie ma autorytetu, bo ludzie bardzo często interpretują przykazania tak, jak im się podoba, albo mówiąc po prostu, że wszyscy tak robią, czy większość tak robi, demokratycznie, neguje pewne przykazania. To przykazanie jest super. Odpowiadam jak najbardziej, więc go przestrzegam. A tamto, tego nie życia, teraz nie tego nie przestrzegam. I co my robimy w takim momencie, kiedy negujemy Boże przykazania? Mówimy jedno. My wiemy lepiej od Ciebie, Panie Boże, co jest dobre, a co złe. Naprawdę, to jest taka postawa w każdym życiu. Ja wiem lepiej. Ty się mylisz, dając nie wiem, szóste, siódme, piąte przykazanie, mylisz się, Boże. Mylisz się. Ja wiem lepiej i zrobię tak, jak mi się podoba. Popatrzmy teraz na tę historię, która jest bardzo głośna w mediach. Wszystkie media o tym trąbią, dzwonią, śpiewają. Można filmiki różne zobaczyć. Ksiądz ogłasza, że jest aktywnym homoseksualistą, że jest gejem. To jest ta postawa negowania Bożego przykazania. Ja się czuję jeszcze pełniej jako ksiądz, kiedy mam partnera przy sobie. Chcę być księdzem i chcę żyć tak, a nie inaczej. Trzeba mu było zadać pytanie. Proszę księdza, kto cię zmuszał do bycia kapłanem? Kto cię zmuszał do tego, że kiedy wchodzisz na taką drogę, właśnie decydujesz się na życie w czystości, na życie w celibacie się decydujesz. Ktoś ci kazał zrobić coś takiego teraz, po kilkudziesięciu latach, kiedy być może właśnie też się odzywają twoje wyrzuty sumienia. Trzeba się wypowiedzieć, trzeba jakoś to wszystko po prostu wyrzucić na światło dzienne, bo może coś tam zżera od środka. To mówisz, że to jest złe. Zauważmy, to jest konkretne przekazanie, złamanie. Tego księdza. To jest ślub złamany. Tu ślubujesz celibat. Celibat, wiadomo, nie należy do istoty kapłaństwa i być może kiedyś zostanie zniesiony. Ja osobiście nie jestem za tym, nie tylko dlatego, że jestem zakonnikiem i więc by mnie to nie dotyczyło. Ale tu chodzi o dyspozycyjność, tu chodzi o serce, które ma się dla ludzi, którego się nie dzieli z nikim. Jezus i ludzie, konkretnie. I dyspozycyjność, i bycie dyspozycyjnym dla ludzi. Popatrzmy na to z tego punktu widzenia. I media będą się rozchodzić nad tym, jak jest pokrzywdzony, jaki jest biedny. Jest. Bo być może sam się zapakował. I teraz musi zbierać konsekwencje takich, a nie innych czynów. Bo powiedział w pewnym momencie, też idąc mocno za uczciami, afektami, za przyjemnością gdzieś, bardzo mocno jak współczesny świat. Powiedział tak, no proszę, za mną za daleko. Myślicie, że go oceniam i osądzam, daleki jestem od tego, ale jasno i wyraźnie trzeba sobie powiedzieć. Popełnił błąd, ma za nic, w jakimś sensie, w tym wymiarze, Boże przykazanie. I mówię, będziecie słuchać, może jeżeli was to zainteresuje, nie wiem, czy w mediach jakoś tak siedzicie, czytacie, słuchacie, czy w internecie gdzieś tam obserwujecie, będziecie słuchać różnych komentarzy, bardzo emocjonalnych, jak to Kościół jest zły, jak to nie pozwala na rozwój miłości. Jeszcze raz powtarzam, żadnego księdza, nawet tego, który zakochał się w kobiecie później, gdzieś będąc już na parafii, w katechezie gdzieś, nikt nie zmuszał do tego, żeby był księdzem.
Nikt do tego nas nie zmusza. Piszemy podania z prośbą o to, żeby nas dopuszczono do konkretnego etapu formacji. Do diakonatu, do kapłaństwa, czy w przypadku zakonników do ślubu wieczystych. A co potem się stanie? Człowiek tego nie wie, można się zachować. Można potem różnego rodzaju rzeczy robić. Ale co jest ważne? Nawrócenie, upamiętanie, nie stawianie się w tej postaci oskarżyciela. Popatrzcie, bo ten, kto grzeszy, ten, kto gdzieś tam zanurzony jest, powiedzmy sobie, już zamotany bardzo, stawia się w postaci oskarżyciela. Kościół jest zły, oni są źli, to przez nie wszystko. I w emocjach gdzieś tam różnych takich argumentów możemy słuchać. Argumenty emocjonalne, to pamiętajcie, dobrze, nie są dobrymi argumentami. Bardziej te, które są oparte na pewnej racjonalności. Jeszcze raz powtarzam, nie oceniam, nie osądzam, tylko po co jeszcze ze swojego grzechu, z takiego, a nie innego życia robić przodu? I popatrzmy na to jeszcze z tej perspektywy. Kiedyś ze współbraćmi, zwłaszcza z jednym ojcem, który studiował Biblię, biblistykę w Rzymie, dyskutowaliśmy na ten temat, czym się różni oburzenie od zgorszenia. Zgorszenie jest wtedy, kiedy ktoś, widząc czyjeś życie, zaczyna postępować podobnie, zaczyna gorzej żyć. I zauważmy, co może teraz się wydarzyć. Idąc za przykładem kogoś takiego, wysoko postawiony prałat w Kurii Rzymskiej, w Watykanie, żyje tak, a nie inaczej. Usprawiedliwi ktoś samemu siebie. Ja też tak mogę żyć, skoro księża tak twierdzą, skoro księża tak żyją. I tutaj, w tym momencie, zamiast gorszyć, zamiast gdzieś tam po prostu to wyciągać do światła dziennego, można by było. W ciszy, w spokoju, dobra, poniosłem porażkę. Odchodzę, inne życie będę prowadził. Ale nie. Popatrzmy, przepraszam, że się o tym tak rozwodzę, ale mnie to oburzyło, powiem szczerze. Nie zgorszyło, oburzyło, bo ja się nie gorszę. Nie rzucę sutanny, nie wiem, nie przestanę się modlić, odprawiać Eucharystii. Być może sam w pewnej sferach życia nie jestem lepszy, też jestem grzesznikiem, słabym człowiekiem, to fakt. Ale z drugiej strony właśnie chcemy popatrzeć na to też z punktu widzenia księdza, kogoś takiego, jak ja komentuję. Nie wiem, czy będziecie mieli okazję takie komentarze wysłuchać, czy nas w ogóle nie interesuje. I wyszliśmy od tego, bo udaje przekazanie, jak jest jego autorytet, jak uznajesz jego autorytet, czy ty naprawdę jesteś w stanie nie podważać jego autorytetu. Nie bądź mądrzejszy od Boga. Dlaczego? Bo zauważ, co się dzieje. Kiedy człowiek odchodzi od Boga, kiedy nagina jego przekazania, kiedy je zaczyna negować, co się dzieje? Dzieje się tak, że człowiek wchodzi w grzech. Czasem w imię wolności, czasem w imię przyjemności, w imię czegoś, co jest dobre. Demon nie wie, czy to powie, że grzech jest zły. Nasza wola, idąc za rozumem, za pewnymi pokusami, nawet będąc ślepa, to musimy dedować za chwilę, nigdy nie pójdzie za czymś, co jest złe. I postawa demona, diabła zawsze jest taka, że on przedstawia ci zło jako dobro. Przecież wy się kochacie, bo robicie sobie krzywdy. Możecie przecież przed ślubem żyć jako mąż z żoną. Krzywdę sobie robicie? Robicie krzywdę sobie. A może komuś, kto będzie mężem tej dziewczyny, z którą powierzchuje, jeżeli żyje żoną z żoną. A może komuś, kto będzie właśnie jego żoną, ty robisz krzywdę. Bo jeszcze do końca nie wiadomo, co tam się dalej wydarzy. To jest taki pierwszy z brzegu przykład. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby po prostu nie wchodzić w grzech. Bo co się okazuje, że człowiek dzisiaj jest bardzo samotny. Albo nic dalej jeszcze jest osamotniony. I czasem wchodząc w grzech, szukając przyjemności, zaspokojenia, uciekając z moich kompleksów. Wiele grzechów popełnia człowiek dlatego, że jest osamotniony. Kompulsywne objadanie się, bo mi coś nie wyszło, bo nie mam się z kim tym podzielić, bo czuję się odrzucony. Ucieczka w alkohol, bo sobie rekompensuje trudności dzisiejszego dnia. Ucieczka w narkotyki, w pornografię, w uzależnienie od seksu, bo chce doznać czegoś takiego jak bliskość, bo chce doznać czegoś takiego jak przyjemność, bo rekompensuje sobie swoje osamotnienie. I co się dzieje? Wtedy wchodzimy w bardzo wielką samotność, a grzech jeszcze tę samotność pogłębia. Bo robię coś, żeby nie być samotnym, choć tak może uważać, a okazuje się, że robiąc, oskarża się jeszcze bardziej, wchodzi jeszcze głębiej w to wszystko i to samozmiany. A
co dzisiaj mówi na miasto i wyraźnie mówi drugie słowo? Człowieku, jesteś sam. Trochę powiedziałem tak żartem na temat tego pierwszego czytania, ale Bóg mówi jasno i wyraźnie. Niedobrze jest, żebyś był sam na świecie. Człowieku, jest niedobre. Potrzebny jest ci drugi człowiek, potrzebna jest ci druga osoba, ale zanim gdzieś tam uderzysz w tej drugiej osoby, zanim gdzieś się zwiążesz tak jak mocno, potrzebny ci jest Bóg, bo kiedy odcinasz się od Boga, nie przestrzegając Jego przykazań, kiedy wchodzisz w grzech ciężki, co się okazuje? Jesteś samotny, twoje serce pragnie miłości, twoja dusza, bo ty cały chcesz tego absolutnego zaakceptowania ciebie takim, jakim się jest, żeby już nie udawać, żeby gdzieś się nie dostosowywać, ale żeby ktoś mnie przyjął takim, jakim jestem. I okazuje się, że tym kimś jest tylko Bóg. I teraz, jeżeli gdzieś tam czujesz się osamotniony, jeżeli coś w twoim życiu jest nie tak, wyłaź z tego bagna, jakim jest grzech. On ci da nadzieję, że sobie, że to pokonasz, że razem z nim po prostu z tego osamotnienia wyjdziesz. On ci to mówi tu bardzo konkretnie. Dlaczego? Bo on sam jest osamotny. Spójrzmy na drugie czytanie. Jezus, który ma błogosławionego pomniejszonego, za wszystkich z łaski Bożej zaznał śmierć. Totalnie się obłowocił na krzyżu. Totalnie po prostu samotny. Był samotny w tym umieraniu. Poczuł to, co czuje grzesznik, który jest oddzielony od Boga. On, który z Ojcem miał relację. On, który właśnie nieustannie był gdzieś w łączności z Bogiem. Poczuł to osamotnienie grzesznika. Wziął na ciebie twój grzech. Co za tym idzie, wziął na siebie twoją samotność. Jedyny tak prawdziwie samotny. Umarł, ale zmartwychwstał i żyje. I chce też, jeśli mu na to pozwolisz, przełamać tą swoją samotność. Jaka jest recepta na to nasze osamotnienie? Myślę, że to się wyda ci bananie w jakimś sensie prostackie, to co powiem ci. Powrót do Boga. Powrót do modlitwy, do relacji z nim. Odkrycie jego prawdziwego obrazu. I to jest właśnie to. To jest dobrze przeżywany sakrament pokuty i pojednania. To jest dobrze przemówiona przeżyta Ducha Świętego. Ile dalej cię stać, na ile cię stać. Jak tu spotkasz Boga, jak tu doświadczysz tej Jego miłości. Tak jak ostatnio rozmawiałem z kimś, kto po spowiedzi mówi: proszę Ojca, ja teraz czuję, że On mi wraca życie. Wiem, co to znaczy zmartwychwstać. Przyszedłem tu jako martwy człowiek z wielkimi grzechami. Nagle mówi zmiana po spowiedzi, bo On mi dał życie, zmartwychwstałem, to jest życie. Mega ogólnie, ktoś tak. Nie był sam, nie był oddzielony od Boga. I do tego Cię zapraszam. Dobrze przeżytych sakramentów, do tego by się też na ludzi otwierać, ale właśnie wychodząc od Boga. Na ile Cię stać, na tyle Jego kierunku iść. Na tyle Jego sił, nadziei i wiary. A zobaczysz, że jak się go spotyka, to jest to coraz bardziej, coraz więcej. Pułapka zastawiona właśnie gdzieś na nas przez demona, to jest pycha, to jest to wymądrzanie się, to jest ten argument z demokracji. Nie ma, jeżeli chodzi o dobro i zło demokracji, nie ma większości. Bo co? Wszyscy kradną, to zniesie siódme przykazanie, co? Wszyscy tak robią, zniesie szóste przykazanie. Ilu by za tym poszło? Bo z tym jest związana przyjemność, nie? Super. Myślę, że tutaj właśnie od nas dużo zależy. Od tego naszego czasem krzyczenia do Boga, wołania do Boga. Ja powiem szczerze, coraz bardziej się przekonuję, że Bóg lubi takich zdeterminowanych ludzi, tych, którym bardzo zależy. I on jak widzi, że komuś zależy, że rzeczywiście nie udajesz, żeby tylko wołać, nie udajesz, że się poprawiasz, nie udajesz, że w każdej spowiedzi coś zmienia sobie życie, tylko po prostu rzeczywiście wierzysz w to, że coś można zmienić. Czy nie będzie, to już zupełnie jest inna kwestia, ale ważne w tym momencie spowiedzieć, wiesz, że coś mogę zmienić, mówię Cię na rękę, pomagam. Sam byłem świadkiem takich właśnie wyjść z nałogów, uwolnień, takiego też nawrócenia bardzo głębokiego. Sam niejednokrotnie się nawracałem, czyli wracałem na te właśnie mądrości. Dlatego nie bądźmy przemądrzali, nie negujmy Bożych przykazań, nie dajmy sobie wymówić, że grzech jest dobry, bo nie jest dobry. Nie jest dobry. Nie dajmy sobie mówić, że zło właśnie jest dobre. Nie. To jest istotne. Przepraszam, że tak powiem mocno może, ale z
z daleka im kupa przypomina czekoladę, nie? A to się nagrywa. Jak to pójdzie w świat, nie? Ale poważnie. I tak zachęcam Cię do tego, by walczyć ze samotnieniem, tak duchowo, mocno wrócić do Boga, do życia Jego przekazaniami, do życia modlitwą, do życia sakramentami i zobaczysz, że po jakimś czasie to